Cześć, witam Was serdecznie. Retro Szkunta, fan się kłania. A dzisiejszym odcinkiem chciałbym rozpocząć taki nowy cykl pogrywania sobie w gry na Commodore CDTV. No i na pierwszy strzał, na pierwszy odcinek pójdzie gra Bytemen, która de facto jest bardzo podobna do gry Pac-Man. Jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, zobaczymy. Powiem uczciwie, że trzeci poziom to jest szczyt moich możliwości. Aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że dużo w tą grę również się nie zagrywałem, więc nie miałem możliwości jak gdyby potrenowania, a tym niemniej mam nadzieję, że troszeczkę Wam pokażę, czy też przybliżę ten tytuł. Część z Was być może tą pozycję nawet zna, więc będzie to niejako miła okazja do przypomnienia sobie tego tytułu. Także gorąco zachęcam do oglądnięcia tego krótkiego gameplaya. Tutaj na tej płycie są trzy różne gry, więc jeśli wszystko dobrze pójdzie, mam tu na myśli przede wszystkim czas, to wszystkie trzy sobie gry, w te trzy gry sobie pogramy. Natomiast tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku weźmiemy pierwszą grę z brzegu, czyli Bytemen. Thank you. No i uruchommy sobie na początek takie króciutkie intro. Thank you. Taki króciutki wstępniak, żeby nie było. Skoro jest, warto zobaczyć, oglądnąć. Hi, ready to have some fun? Przyjemniaczek. No pięknie, pięknie, no przepraszam. No i dobrze. Stand by. Dobrze, no to czekamy. Thank you. Jeszcze raz wybieramy tą grę. Wstępie. Thank you. No i typowo już idziemy do przodu. Stand by, boarding flight man. Gra się, widzę, wczytuje jeszcze. No. Czyżby trzeba było głowicę ustawić? Żartuję oczywiście. Jeden gracz, nowicjusz, a niech będzie. Dalej od razu start game. Nie będziemy się tutaj może jakoś szczególnie rozwodzić. No i trąbka oznajmia początek gry. Bardzo mi miło. Tak jest, raz jeden. Press fire tu. Tu start właściwie, no. Można tak powiedzieć. No i zaczynajmy. Mamy tutaj dwa pulsujące, nie wiem jak to nazwać, ciasteczka. Znaczy dwa. Jedne białe, które przyspieszają nasze poruszanie i dzięki temu możemy zjadać oczywiście naszych przeciwników, a czerwone oczywiście nas spowalniają. Powodując, że jesteśmy łakomym kąskiem. O, tu już jest czerwony punkcik, czerwone ciasteczko. Nie wiem, czy tak to się nazywa. No, gong oznajmia, że za chwilę nam się chyba skończy, tak? To nasze przyspieszenie. A nie, nie, a właśnie, źle zrobiłem. To jest tak, jak się gra i się mówi. No właśnie, fajnie. No. Dobra, do widzenia. No, dobry, dobry. Dobra, idziemy, idziemy. Zjadamy. Aj, aż to zakrztusiło. Dobra, tu nam może się uda. Ale szczęście, że nie poszedł do góry tam. O, zapomniałem, to podwójnie teraz w tym momencie. Jak się dwa razy czerwone zje, to podwójnie. Kurczę, blaszka, gdzie tu jest jakiś biały kolor do zjedzenia? Dobra, udało się wybrnąć z tej sytuacji. No i po zewnętrznym pierścieniu sobie tutaj teraz pozjadamy. Jak najwięcej.
Tak. A i tu jeszcze był, tak. Tu jeszcze był czerwony. No, otworzysz się. Dobrze. W porządku. Dobra, tu. Aj. Kurczę, to jest deprymujące tutaj. Trafić. No. Powiem szczerze, że ten padzik z CDTV jest mało precyzyjny, jeśli chodzi o takie gry. Opieram się przede wszystkim tego krzyżaka, bo na krzyżaku oczywiście gram. Gdzie my tutaj możemy coś zjeść, żeby przyspieszyć swój pochód. A, jest tutaj wrogu. Dobra. Dobrze. Teraz tutaj, tak. Teraz na dół pójdziemy. No jest, udało się. Udało się chyba, tak. Level done. No i mamy drugi poziom. Press fire to continue. No i dobrze, kontynuujemy. Lecimy z tym koksem. Dobrze. No, zaraz mnie tu pożre. No, no oczywiście trzeba uciekać z tego wewnętrznego pierścienia. Jak najszybciej, dobra. Pozjadamy ile się da oczywiście. Tutaj teraz na tym zewnętrznym. Zostawimy sobie białe ciasteczka. Po wewnętrznej stronie na później. Te niedobitki. Tak. Jak na razie nie chcę zapyszać, idzie w miarę przyzwoicie. Tak. A tu jeszcze jeden został, dobra. O właśnie, ten sygnał oznajmił, że już nie mamy przyspieszenia. Ale sobie tutaj. No, chciałbym w lewo skręcić, udało się. No właśnie, dwa razy nie można wziąć białego, natomiast jak się weźmie dwa razy czerwone, to podwójnie zwalnia prędkość poruszania się. Ciekawe. Jest to troszeczkę nieuczciwe. No i tutaj mamy pierwszą przeszkodę. No to było naprawdę głupie z mojej strony. Zostać zjedzonym. No niestety, ten padzik się troszeczkę nie nadaje do takich precyzyjnych gier, jeśli tak to można powiedzieć. Nie wiem, ile teraz punktów mam. 12800. No dobra, spróbujmy jeszcze raz sobie zagrać. Może tym razem pójdzie mi troszeczkę lepiej. Aha, nacisnąłem teraz. Będziemy kontynuować zabawę od poziomu, w którym straciłem ostatnie życie, czyli mam tutaj na myśli drugi poziom. No to może uda nam się dojść do poziomu trzeciego. Zobaczymy. No będzie to troszeczkę nieuczciwe oczywiście, no ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby wam pokazać jak najwięcej. Dobra, wypadałoby przyspieszyć znowu. Dobrze. No i znowu sobie tu zaliczymy ten zewnętrzny pierścień w pierwszej kolejności. Przy okazji sobie tutaj pozjadamy w przejściach te ciasteczka. Tak. Dobra. No. Teraz sobie tutaj pozjadamy. Pyk, pyk. Dobra, przedostatni pierścień byłby zaliczony. Ej,
Oj. Gdzie tu mamy białe ciasteczko? Chyba nie dojdę. Niestety. Niestety. A, tu sobie weźmiemy. Tu jest białe. Dobrze. Tak. Tak. Tu jeszcze mamy. Właściwie można by było zaryzykować zjeść ten czerwony. Sobie tu teraz weźmiemy biały. Dobra. Tutaj teraz pozjadamy. No. Tak. Teraz w tym przejściu. W tym przejściu. Tu. Tak. Dobra. Dobra. Już przyzwoicie. Wkrzaniamy tu ile się da. A jak? A, tu się już respawnią. Dobra, zrespawniły je. Jak zjadłem je, to się odtworzyły. I teraz mnie tu będą gonić. Tu jestem przysta. Aja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 j
Dobra, pozjadamy jeszcze tutaj. Tutaj, pyk. No, w prawo idź. Pięknie. Pyk, 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 pyk. Dobra, udało się. Dobra robota. No i trzeci poziom. I tu już chyba wiele nie ugra, to mi się wydaje. Parę razy w tą grę grałem i to był właściwie mój szczyt marzeń, jeśli można tak powiedzieć. No ale zobaczymy. Dobra, no to lecimy. No, teraz się wolniutko poruszam, to wypadałoby jeszcze to wykorzystać i zjeść tą, ten czerwony. Te czerwone ciasteczko. I mogę te krzyżyki zjeść? A nie, nie, definitywnie nie mogę. Nie mogę. Definitywnie nie mogę ich konsumować. No jeśli tak, no to muszę je omijać. Kurczę, ten joystick jest... Ej, joystick, co ja mówię? Ten pad jest tutaj mało precyzyjny. Naprawdę. Na joysticku no niewątpliwie grałoby się zdecydowanie lepiej. Dobrze. Na razie tutaj nikogo nie ma, więc nie będę korzystał z białego ciasteczka. Dobra, pójdźmy tutaj teraz. No, no nie tu, tylko tutaj, tak właśnie. Tak. No i już, ja się kręcę, już tu jest godzina. A, czyli teraz już mogę... Aha, one są zrespawnione. Kurczę, jak mnie to irytuje ten. Naprawdę jest to irytujące, jak on jest nieprecyzyjny ten krzyżak. Zapomniałem, niestety zapomniałem. Znowu wszystko w porządku. Dobrze. Tak. Pyk. 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 Aj, teraz się tu z tego wydostać, ale udało się. No nie do końca się udało. No i ten mnie tu teraz pożre. Dobra. Nie w ten... Dobra. Czyli tu byśmy drugi mieli kwadrat załatwiony.
jeszcze tutaj był jeden, dobrze. A tu teraz jest powalniacz, no dobra. Ja cię kręcę, dobra. Udało się. Dobra. Tu sobie zjemy wszystko do końca. Zewnętrzny pierścień załatwiony. No i idziemy co? Do czwartego kwadracika. Uj, uj, uj. Zakrztusił się. I to przypłacimy niestety życiem. I to byłby chyba koniec. No, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. O, w drugiej próbie właściwie... Nie, bo tak naprawdę kontynuowałem drugą rozgrywkę od drugiego poziomu. Także Bitman, mam nadzieję, miło wam się przypomniał. Jeśli macie chwilkę oczywiście, to zachęcam sobie do zagrania. A nuż widelec, uda wam się uzyskać, co na pewno nie wątpię, lepszy wynik. Także moi drodzy, to byłoby wszystko, jeśli chodzi o inauguracyjny odcinek z Commodore City TV, z grania na różnego rodzaju grach. Także dziękuję za uwagę, no i wszystkiego dobrego. Cześć.